jej osobą. Tuż po narodzinach Marii, Henryk VIII spalił opactwo, mszcząc się za to, że jej matka nie zgodziła się na zaręczyny córki z jego synem. Kilka lat po drugim ślubie królowej, jej protestanccy wrogowie postanowili ponownie zniszczyć opactwo. Nie udało jej się temu zapobiec. Jednak za małżeństwo z mężczyzną, którego uznano za jej największy błąd, mogła winić tylko siebie. Lord Henryk Darnley był rozkapryszonym, aroganckim chłopcem, ale Maria wyszła za mąż z miłości. Już wkrótce miał rozpocząć się jej upadek. Darnley był zazdrosny o jej włoskiego sekretarza i kompana od gry w karty, Davida Riccio. Uzurpował sobie także tytuł króla. W roku 1566 mężczyzna, którego jeden z kardynałów nazwał zniewieściałym głupcem, postanowił się zemścić. Darnley pojmał Riccio, kiedy ten jadł kolację w towarzystwie ciężarnej królowej, a następnie, to już słowa Marii, z ogromnym okrucieństwem zadał mu 56 ciosów sztyletem. W obawie o własne życie królowa schroniła się na zamku w Edynburgu. Tam dotarły do niej pogłoski, że morderstwo Riccio miało wywołać u niej poronienie. Jednak właśnie ta komnata stała się później miejscem narodzin przyszłego króla Szkocji. Jakub przyszedł na świat 18 czerwca 1566 roku. Darnley był już zbędny. W wieku 20 lat zostaje on pochowany w opactwie Holyrood u boku wielu pokoleń szkockich królów. Maria opiekowała się nim, kiedy walczył z chorobą. Pewnego wieczoru przyjęła jednak zaproszenie na przyjęcie weselne. Tuż po północy budynek, w którym spał Darnley, eksplodował. Zwłoki znalazła miejscowa ludność. Były nienaruszone przez ogień. Mężczyznę uduszono. Darnley nie cieszył się sympatią poddanych, ale był królem. Jego rodzice zamówili pamiątkowy obraz, który później umieszczono w Holyrood. Wśród żałobników byli rodzice Darnleya i jego syn. Brakowało tylko żony. Wkrótce potem Maria niemal otwarcie przyznała się do winy. 3 miesiące po śmierci króla poślubiła głównego podejrzanego o jego morderstwo. Trzecie małżeństwo spowodowało, że nawet najzagorzalsi zwolennicy opuścili królową. Miała dopiero 24 lata. W czerwcu 1567 roku szkocka szlachta wszczyna powstanie i bierze królową w niewolę. Na tronie zasiada jej roczny syn Jakub.
Armia, działająca jakoby z jego rozkazu, wyrusza zdobyć zamek w Edynburgu. Możni, którzy sprzyjali królowej, odparli atak przeważających sił wroga. W roku 1573 oblegających zamek wspomogła Elżbieta I. Drugie oblężenie ciągnęło się niemal 2 lata. W wyniku stałego ostrzału mury obronne zostały zniszczone, a wspaniała wieża legła w gruzach. W pewnym momencie armie zawarły czasowy rozejm, żeby zebrać z terenów podzamkowych kule armatnie. Zwolennicy Marii musieli się poddać. Nie chcieli jednak zrzec się tytułów ani przekazać korony, miecza i berła, których użyto podczas koronacji Marii i jej syna Jakuba. Dopiero wiele lat później, w roku 1818, klejnoty królewskie zostały wystawione na widok publiczny. Po przerwie wrócimy do programu Zamki i Pałace Europy. Pozbawiona władzy Maria była więźniem Elżbiety. Przez 18 lat przenoszono ją z jednego ponurego zamku do drugiego. Elżbieta ignoruje jej błagania o pomoc. Nigdy nie spotyka się z kuzynką twarzą w twarz. Na podstawie korespondencji Maria zostaje oskarżona o planowanie zabójstwa Elżbiety i próbę przywrócenia katolicyzmu. Podczas procesu nie może skorzystać z obrońcy. Nie ma nawet dostępu do listów, na podstawie których ją oskarżono. Zostaje skazana na śmierć. Przyjęła ten wyrok z wielką ulgą. To dla mnie wspaniała wiadomość, powiedziała. Nie pozwolono jej nawet skorzystać z ostatniej posługi. Maria pisała do swego kuzyna, króla Francji. Gardzę śmiercią, gdyż wiem, żem bez winy. Została stracona 8 lutego 1587 roku. Radujcie się, nie frasujcie, powiedziała tuż przed śmiercią. Oto nastąpił kres trosk Marii Stuart. Poeta Robert Southwell napisał: i nadszedł koniec, lecz nie opłakujcie mnie, wyrwałam się z niewoli. Pąk w kwiat rozkwita, więc cieszcie się. To koniec mej niedoli. The chain was loosed to let the captive go. Jakub, teraz już król Szkocji, nie zrobił nic, żeby zapobiec egzekucji. Kilka lat po wstąpieniu na angielski tron postanawia pochować matkę w opactwie westminsterskim, obok jej kuzynki Elżbiety. W 1618 roku pozostający w zapomnieniu zamek w Edynburgu został przebudowany na pierwszą i ostatnią wizytę króla Jakuba w rodzinnych stronach. Życie pod rządami Londynu zapewne znudziłoby wychowaną w malowniczej Francji Marię, która urodziła się w Edynburgu, ale zaznała smaku życia w kontynentalnej Europie. Remember,
Podczas swego procesu Maria powiedziała: pamiętajcie, że scena w Teatrze Świata jest większa od Anglii. Wersja polska, Studio Kompany, Warszawa. Tekst polski, Łukasz Kacperczyk. Czytał Wojciech Gąsowski.